Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Cromwellu. Druga bitwa na kanale w Plutonie z Ptaszyną. To był udany wieczór, przynajmniej w moim wykonaniu. Udany wieczór, bo bitwa szła dobrze. Bitwa za bitwą, wynik za wynikiem. I tu właśnie też wpadł bardzo dobry wynik. Mapa wiadomo jaka, stepy, bitwa standardowa. Wybieram się na lewo, na flankę medów, na prawo nawet nie zamierzałem. Przeciwnik ma dużo czołgów ciężkich, więc początkowo chciałem skorzystać z lornetki i wyświecić przeciwnika. Jednak nasz komet pojechał bardzo agresywnie i no, nie chciałem zostawić go samego. Tym bardziej, że nic tutaj nie widać. Trzeba podjechać bliżej. Jest jednak również tutaj T25, który nie wiem czemu tak pojechał. Lepiej to dla mnie oczywiście. Dwa strzały na otwarcie. Dobre rozpoczęcie gry. Ruszam do przodu. Staram się podciągnąć Ptaszynę i nasze czołgi ciężkie. Tam są nawet dwa togi. Tutaj też dalej przeciwników nie ma, a coś mnie wyświeciło, nawet nie wiem co. No właśnie, ale później zobaczycie co to było. To był spot zbliżeniowy, jeżeli dobrze pamiętam. Wychylam się, martwi mnie, że ten komet nie próbuje uciekać. Został, jeszcze tam, oj, się pojawił. To są ciężkie czołgi do ugryzienia. Całe szczęście, że nasi jakoś tam ruszają do przodu. Komet został zniszczony i teraz trzeba tu jakoś obronić się przed tymi czołgami ciężkimi. One jednak gdzieś schowane. Tu nie chcę wyjeżdżać, bo coś mnie wcześniej wyświeciło. Zresztą nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji, jakiej znalazł się wówczas komet. Jest Fury. Mam na niego bicie. On na mnie oczywiście też. I to był, zobaczcie, to był E25. To był spot zbliżeniowy. Mniej niż 50 metrów. Może i więcej tutaj jednak jest. I dlatego on mnie wtedy wyświecił. Pozostając w ukryciu. Jest również tutaj Black Prince. I prawdę mówiąc, nie wiedziałem, co tutaj robić. Wyjeżdżać na przeciwnika można, ale tylko pod warunkiem, że nasi tam przycisną. Jeżeli przeciwnik będzie mocno zajęty, wtedy można spróbować go objechać. Dostałem od Fury, niestety uszkodził mi działo. Zestaw naprawczy będzie zmarnowany. No cóż, zdarza się. Jeszcze nie naprawiam działa. Ale te skupianie zbyt długie to mnie denerwuje, więc od razu koryguję te uszkodzenie. Bierzemy się za Black Prince'a, tak jak rozkazała Ptaszyna. Teraz typek 58 ucieka, ale nie ma wielkich szans. Dwa Cromwelle biją go i już jest martwy. Ptaszyna jeszcze nie straciła życia. Życia nawet HP nie straciła. Także też udanie to wygląda. Ale no cóż, na bazie zostały te deki wroga w sumie tylko jeden i jeszcze gdzieś tu był E25. E25 robi plecy naszym na mordowni. To niedobrze, zobaczcie. Schodzą w tempie światła, więc trzeba jak najszybciej tutaj pozamiatać tego TDK i tego Fury. I wybieram się właśnie. Chcę jak najszybciej oflankować te kampiące czołgi przeciwnika. Jest wroga artyleria. Nie mam na niej bicia. Na nią bicia. Ona już ucieka. Jest również Tiger. No, tego się tutaj nie spodziewałem. On może mi zrobić wielką krzywdę. Su-122-44 wycofał się. I teraz będzie niezła zabawa. To nie jest łatwe.
Dwa mocne czołgi z mocnymi działami, a ja tutaj biedak tylko z ptaszyną. No tylko, powiecie, no mieć taką ptaszynę pod ręką, to jednak lepiej, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Okej. Dobra. Tiger jest czołgiem szybkostrzelnym i dość zwrotnym, więc nie ma łatwo. Na szczęście teraz we mnie nie trafił. Mam jeszcze drugi strzał. Ja również nie trafiłem. Liczę się z tym, że mogę przyjąć. Prawdę mówiąc, myślałem, że tutaj przegramy. Nie zauważyłem, że na ptaszynę tu wyjechał Tedek. No cóż, moja wina, zawaliłem kompletnie sprawę. Teraz wykorzystuję to, że ten Tedek na mnie wyjechał i objeżdżam go, przyjmując jednocześnie strzał od Tigera 1. Przepraszam, ptaszyno, to było moje nierozgarnięcie. I tu już liczyłem to właśnie, że to są właśnie ostatnie moje chwile w tej bitwie. Przeciwnik ma ogromną przewagę. Ja mam tylko 1900 expa, jest tutaj E25, jeszcze Tiger. No i co? Uciekam. Uciekam przed E25. Wyjeżdżam ponownie po tego Tigera. On ma mało tego HP, ale niestety pierwszy strzał nie wszedł. Może drugi. Tak. On nie trafił. Całe szczęście, że E25 gra pasywnie. Jeszcze. Ojojoj. Niestety działo Cromwella sprawia, że rozrzut jest niesamowity. Nie można go trafić, tego Tigera. Tok jeszcze się trzyma. Chinookai gdzieś zmierza za moimi plecami. Jest wroga artyleria, która zdjęła teraz toga. Teraz jest bezbronna. Tiger 1 schowany. Artyleria wykończona. Ciągle nie wiem, gdzie jest E25. Chłopak już mógł tę bitwę rozstrzygnąć dawno. Wyjeżdżam, szukam kolejnego celu. Jest Tiger 1. Nie trafiam go kolejny raz. Teraz może mi się uda. Tak. Wykończony przeciwnik i chcę pomóc. Chcę pomóc Chinookaiowi. Zdąży czy nie zdąży? Oto jest pytanie. No nie zdążyłem niestety. Ale E25 teraz zgodnie ze swoim kolorkiem nie ogarnie. Myślał może, że już bitwa jest zakończona. Zobaczcie, stanął. Teraz dopiero ruszył. Nie wiem, na co czekał. Także 2600 na liczniku, ale no niestety kap leci. Zostałem sam na trzy czołgi przeciwnika. I jest tutaj, oj, 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 niestety, przeciwko trzem czołgom przeciwnika, chcę się schować za ten wrak, nie udało się, oj, mnie wykańcza, także kolejna porażka, przykro mi bardzo, niestety, strollowałem was, to była porażka, nie zwycięstwo, no ale chociaż mieliście resztę emocji. Przejdźmy do wyników. Padła masterka i specjalista. 2617 zadanych obrażeń, 1418 expa. Ptaszyna tutaj. Gdzie jest ptaszyna? Tutaj 694. No, też strzały jej nie wchodziły. Mnie również nie bardzo. Gorzej. Z przebijaniem nie było aż tak źle, ale z trafianiem już gorzej. Także tak się to zakończyło. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.